Wydarzenie było częścią konferencji naukowej Wojna i okupacja w pamięci i świadomości mieszkańców małego miasta. Po raz kolejny w tej historii, która jest bardzo ciężka dla wielu mieszkańców, jeszcze tych szczególnie naocznych świadków tamtych czasów, udało się po raz kolejny przygotować coś, co będzie dokumentem na wiele, wiele dziesiątek, setek, mam nadzieję, lat. Otóż taka inicjatywa powstała w Krakowie, jest tam Europejska Sieć Pamięć i Solidarność i powstało przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. I zamysłem takim ktoś się tam podzielił, że warto może na przykładzie pewnych miasteczek pokazać historię, która już powoli jest zacierana, ale dotrzeć być może do takich ludzi, którzy faktycznie jeszcze są tymi żywymi świadkami tamtych przykrych wydarzeń. 26 lutego mieliśmy niebywałą satysfakcję z tego, że Państwo, którzy tutaj się pojawili z panią reżyser, no, przygotowali piękny materiał. Ale cóż by to było, gdybyśmy na tym spotkaniu, tego 26, kiedy została zapowiedziana premiera, nie tradycyjnie jakiegoś elementu wieluńskiego tam nie wkomponowali. Pan Stanisław Sęczkowski i Tadeusz Gracz, nasi mieszkańcy, którzy między innymi wśród plejady tych osób, które brały udział w tym filmie, wyrazili zgodę na wyjazd. To spotkało się z wielką życzliwością organizatorów, no bo cóż więcej dodać. Nie dość, że dobry materiał przygotowany, pięknie poprowadzona konferencja z różnych stron Europy, między innymi z Czech, Słowacji, Węgier, goście, pełne audytorium Uniwersytetu Pedagogicznego, spowodowało, że akcent wieluński naprawdę był dużym wyzwaniem. Wywiadów, którzy ci panowie 91 lat w drodze do Krakowa, no po prostu tą historię można było nagrywać i to są takie żywe nasze kamienie tamtej historii, przedstawiali, udzielali wywiadów. Jak podkreślali twórcy filmu, celem projektu było ukazanie dziejów małych miast tak zwaną wielką historią. Przytoczę też, że właśnie pani reżyser wypowiedziała takie słowa, że nie miałam najlepszych ocen z historii, ale kiedy dostałam wstępny materiał, czego film ma dotyczyć, przyznam, dla mnie było to zaskoczenie. Okazało się, że jest to inna historia niż znana z podręczników szkolnych. Właśnie nie ukrywała Małgorzata Szyszka, to ona jest głównym reżyserem. Dzięki bohaterom filmu cofnęłam się w czasie i mogłam poczuć atmosferę tamtych czasów i wydarzeń. I życzyła wtedy wszystkim, żeby ten film uruchomił wyobraźnię, zwłaszcza tą emocjonalną, i był motywacją do działań na rzecz pokoju. A profesor Rydel, prowadzący, podkreślał, że losy małych miast i tragedie ludzi powinny być częścią historii Polski, a doświadczenia Wielunia są specyficzne w tej części Europy. Film pokazuje losy mieszkańców miasta, które podzielili potem mieszkańcy innych krajów. I mówił, że były to makabryczne ćwiczenia dla żołnierzy Luftwaffe, ale tak naprawdę nie znaliśmy do tej pory powodów tej napaści. Krótko mówiąc, te głosy, ta ilość młodzieży, zainteresowanych ludzi, którzy tam właśnie na sali imienia Danka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie się spotkało, usłyszeli kolejną informacje i rejestrację wspomnień naocznych tych świadków. Dlatego w naszej ocenie, również urzędników, cenne są tego typu inicjatywy i tego typu filmy, dlatego że to jest najlepsze źródło nauki historii. W czasie sesji otwarto wystawę pod takim samym jak film tytułem Miasta Zagłady między Wieluniem a Złoczewem. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Stanisław Sęczkowski i Tadeusz Gracz. Zostało potwierdzone po raz kolejny, że historia, tak jak w tytule, Wojna i okupacja w pamięci i świadomości mieszkańców małego miasteczka, na przykładzie Wielunia autentycznie można powiedzieć, że miała niebywałą jakby historię i ta historia powinna być znana ogółu, nie zamykana w tych małych miasteczkach jak Wieluń czy Złoczew, że póki jest jeszcze czas, dokumentowane, przygotowywane i utrwalane tak, żeby potomni po nas mogli tą świadomość mieć, że nie była to łatwa historia.
Potem była jeszcze otwarta wystawa, też pod tym tytułem, tak jak film, który brzmiał Miasta Zagłady, między Wieluniem a Złoczewem. I tego typu właśnie plakat duży, ja tutaj tylko w miniaturze, skserowany, był poświęcony właśnie całej tej konferencji. Między wrześniem, kiedy ci Państwo z Panią reżyser przyjechali tutaj na Wieluńszczyznę realizować ten film, do dzisiaj, czy do czasu już spotkania w Krakowie, już 3 osoby nie żyją. Toczone są rozmowy, aby pokaz filmu odbył się jeszcze w tym roku w Wieluniu. Udało się zrealizować kolejny dokument, który mam też taką nadzieję, że w najbliższym czasie, w okolicach maja, być może września, będziemy mogli również Państwu pokazać. To jest ponad 40 minut naprawdę dobrego, historycznego materiału dokumentalnego, który utrwalił coś, co dzisiaj już możemy powiedzieć, choćby przez śmierć już tych 3 osób, że jest to bardzo ważny dokument i osoby, które tam wypowiadają, osoby, które są czy były zaproszone do realizacji tego filmu, oddają wiernie, autentycznie, tak jakby to z dnia na dzień to wydarzenie miało miejsce i dają dobre świadectwo o tym, że Wieluń jest tym miastem pokoju i pojednania i nikt z nich absolutnie żadnej agresji, żadnej wypowiedziach swoich nienawiści nie przesłaniał, nie pokazywał. Opowiadali swoje historie, swoich rodzin, swoich najbliższych w sposób bardzo taki, który pozwala nam dzisiaj powiedzieć, że kochani, za 30, 40, 50 lat ten materiał ogólnie dostępny, mam nadzieję, będzie i będziemy mogli, czy nasi już poprzednicy, następcy będą mogli wracać do tego, co się tu stało z ludźmi 1 września 1939 roku. Film realizowany był jesienią ubiegłego roku przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pomysłodawcą filmu jest dr Hubert Chudzio, którego dziadek pochodził ze Złoczewa. Okazało się, że człowiek tutaj niedaleko urodzony w Złoczewie, pan dr Hubert Chudzio, jego dziadek, krótko mówiąc, pochodził ze Złoczewa, wpadł na taki pomysł, że warto może wybrać się w te miejsca, które z początkiem wojny faktycznie się kojarzą. I pomyślał właśnie o tym miejscu związanym z dziadkiem, ale no, Złoczew, a Wieluń i historia Wielunia niewątpliwie jakby jest takim dodatkiem, który uświadamia, że początek, wybuch wojny miał miejsce tutaj w Wieluniu, ale jeszcze bardziej akcent chcieli położyć na to, że Rzesza niezliczona, bo dzisiaj mówimy około 1200 ludzi zginęło w tym czasie pierwszych dni wojny w Wieluniu, że to będzie dodatek, który pokaże tą historię bardzo z punktu widzenia takiego najczystszego historycznie. I bardzo się ucieszył z tego, że w Urzędzie Gminy no, mamy zawsze otwarte drzwi do takich ludzi, którzy chcą dokumentować i pokazywać tą historię. Tym bardziej, że koszty żadne, tylko aprobata tego, żebyśmy tych Państwo, kiedy przyjadą na realizację tego filmu, tego dokumentu, przyjęli w sposób polski. Ponieważ ćwiczymy to już od wielu lat, nie było najmniejszych problemów tutaj, czy przez pana dyrektora Książka, czy przez moją doradcę Magdę Kopańską, dotarliśmy, przygotowaliśmy te spotkania, został materiał przygotowany.